Cześć, witam Was na wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na rozpakowanie kolejnej nagrody, która będzie dostępna w naszym konkursie. Do wygrania będzie kamera internetowa Full HD firmy Logitech, model C910. Kamerka nie byle jaka, nagrywająca, jak powiedziałem, w Full HD, kosztująca ponad 200 zł. Tak więc myślę, że dla wszystkich zwolenników Skype'a, grania w Battlefielda, widzenia się po prostu podczas rozgrywki na okienku i tak dalej, rzecz niezastąpiona, jakość będzie bardzo dobra, oczywiście do czatowania również. Rzucimy sobie okiem najpierw na kartonik, czego się dowiemy, i rozpakujemy sobie za chwilkę to urządzenie. Mamy tutaj porównanie z poprzednimi modelami C310, C510, tu mamy model najbardziej zaawansowany, w poprzednich mieliśmy tylko rozdzielczości HD, tutaj mamy Full HD, 10 megapikseli. Najlepszą jakość obrazu w takiej 3-stopniowej skali Logitecha. Zobaczcie, optyka Carl Zeissa, czyli już naprawdę wyższa półka. Tutaj były standardowe zaczepki kamery. Mamy także autofokus. Tutaj fokus był taki hybrydowy. Wbudowany mikrofon w poprzednich modelach był mono, tu jest stereo, tak więc także bardzo dobrze. Korekcja światła wszędzie we wszystkich kamerkach na poziomie premium. Efekty wideo również mamy premium, tu w pierwszej był standard. Funkcja 360 stopni Full Motion w tym modelu nie występuje. Jeszcze funkcja One Click, uploadowanie na Facebooka, YouTube'a i Twittera. Full HD 1080p. Tak więc no, funkcje zapowiadają się bardzo ciekawie, parametry techniczne są bardzo dobre. Mamy właśnie opis, że nagrywanie Full HD, jedno kliknięcie ładuje nasz filmik na Facebooka, Twittera, YouTube'a. Pełnoekranowe rozmowy w Full HD, bardzo dobrej jakości zdjęcia w jakości HD. Oczywiście dźwięk stereo dzięki dwóm mikrofonom. Działa z wieloma aplikacjami, oczywiście między innymi ze Skype'em. I technologia Fluid Crystal zapewniająca jak najlepszą jakość obrazu. Także mamy krótki opis, co znajduje się w pudełeczku, ale to oczywiście za chwilkę sami zobaczymy. Mamy też takie ilustracje pokazujące kamerkę. Także mamy informacje po polsku o tym wszystkim. No dobrze. Czas sobie spojrzeć na to urządzenie, naprawdę opis mnie zaciekawił. Myślę, że nagroda będzie naprawdę fajna. Ok, zobaczcie, w pudełku mamy jeszcze płytę ze sterownikami. Oczywiście instrukcja, jak zacząć użytkowanie tej kamery. I jeszcze takie informacje od producenta. I proszę bardzo, sama kamera. Mamy dość długi kabel o długości około 1,5 metra. Dokładnie to zmierzymy w pełnej recenzji. To jest oczywiście wtyk USB. Mamy też taki pasek z rzepem do zorganizowania kabli. No i zobaczcie, kamerka wygląda w ten sposób. Po boku mamy mikrofony, oczywiście logo firmy Logitech, informacja o optyce Carl Zeiss oraz rozdzielczości HD 1080p. No i sama kamerka robi dobre wrażenie, jest dość ciężka. Mamy taką wyginającą się nóżkę z antypoślizgami, żeby można było ją zawiesić na monitorze. I oczywiście mamy regulację w dwóch miejscach, tutaj oraz w tym miejscu. Wygląda to całkiem fajnie. Możemy prawdopodobnie także też o właśnie oprzeć sobie kamerkę w ten sposób na biurku. Wygląda to nieźle, więc myślę, że testy będą ciekawe. No i ktoś z Was stanie się szczęśliwym posiadaczem tej kamerki za jakiś czas. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!